Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji. Jak widzieliście, powitałam się z wami przy zabitym aligatorze. Wepchnęłam go do wody i dlatego udało mi się przeżyć. No i co? W takim razie teraz sobie sprawdzimy wszystko. Tego kufra czy raczej... potrzebuję właściwego klucza. No to ciekawe, skąd ja go wezmę. Ale przynajmniej mamy tutaj obcykane miejsce. Mamy święty spokój już w tym miejscu. Płyniemy teraz do tego drugiego miejsca. Tam jest ten szkielet goblin, no ja mam z nim większe szanse. Też bym go chciała spróbować wciepnąć do wody, bo wtedy no na pewno nam się uda go pokonać. Możemy spróbować i miejmy nadzieję, że się uda, tylko muszę wyjść od takiej strony, żeby on mnie od razu nie zaczął bić i żebym mogła się zapisać. Także spróbujemy tak zrobić. Podejrzewam, że tamtej skrzyni, no też jej nie mogłam otworzyć, ale interesuje mnie ten statek i część rzeczy może być tutaj na tej wysepce, a część rzeczy może nie być na wysepce, ale być tam pod wodą. Jednakże chciałabym mieć tą wysepkę pustą, także wejdziemy sobie teraz od tej strony. No będzie ciężko, bo on od razu będzie chciał mnie pewnie zaatakować. Dobra, łuk mi ściągnęło. Co by na to, żebyśmy spróbowali... Okej, on już się na mnie ogólnie rzucił. Także... Okej, widzę, że jesteś mądrzejszy niż myślałam. Okej, ty... Okej. Dobra, wszedł do wody. Niewiarygodne. Chodź tu. Dobra, poradzimy sobie teraz z tobą bez problemu. Pięknie. I tak jak myślałam... w sumie to nie. Myślałam w takim wypadku źle. On był mniej wytrzymały niż aligator. Pierścień. Co to jest za pierścień? Żelaznej skóry? No raczej nie. Chyba srebrny pierścień. Cholera wie. Dobra, no nieważne. Tak czy siak znaleźliśmy coś i mamy tutaj wolną już teraz tą wysepkę. Dobra, weźmiemy sobie tutaj niebieski bez. Tego nie otworzymy, prawda? No. Prawda, nie otworzymy tego. Ale tutaj jest ten statek jeszcze na dole. Także spróbujmy się zająć tym statkiem. Tylko pytanie, jakby to zrobić. Dobra, już mi brakuje powietrza, więc niestety, ale muszę wypływać. Poczekajmy, aż nam wróci powietrze. I dokładnie jesteśmy teraz w miejscu, raczej gdzie chciałabym zanurkować, jeszcze się upewnię. No niestety nie zauważę za bardzo. No dobra. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy. Aż nam się załaduje powietrze. Mogę już? Mogę. Ja bardzo nie lubię nurkować w Gothiku. Okej, nawet gra mi tam nie pozwala wejść, więc podejrzewam, że miałam znaleźć ten pierścień tutaj, który no znaleźliśmy. Nie wiem, wróćmy do wioski, bo tak czy siak musimy tam wrócić, żebyśmy dostali od Melanie miksturę.
No i co? I dostaniemy od niej miksturę i w sumie... No, pierścień tego Armina trzeba jakoś wykraść. Nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem. Zawsze możemy sobie dać w zręczność teraz, w kolejnym poziomie, ale no chciałam dać w jednoręczną. W sumie kolejny poziom jest za chwilę, tak naprawdę. No nie wiem. Zobaczymy, czy to ten pierścień. Jeżeli nie, to mamy problem. Jeżeli tak, to świetnie. No dobra. Tutaj jest strażnik. Chodźmy najpierw... Chodźmy najpierw do tego całego Siegfrieda, czy jak mu tam było. Ty siedzisz tutaj, prawda? Tak, cześć. Znalazłem coś na statku? Co takiego? Więc to nie to. No dobra, trudno. Czyli musimy faktycznie coś tam pokombinować, zanurkować jakoś czy coś. Nie wiem. Czy ja mam przyjść do niej do laboratorium? Czy ona tutaj jest? Myślę, że w laboratorium. Czyli niepotrzebnie w sumie tutaj przyszłam, no ale trudno. Za błędy się płaci. Poszłabym tam do tego upadłego żołnierza. To może trochę głupie. Ale ciekawi mnie, co tam jeszcze się znajduje. W sumie jest jeszcze jedno dla nas tajemnicze miejsce, ale tam chwilowo nie wejdziemy. Jest to ta jaskinia, która została przez tych mieszkańców tutaj zabudowana. Naprawdę nikt z was nie ma wytrychów? Ty nic ode mnie nie chcesz, prawda? Tak, jednoręcznej, ale na razie mnie tego nie nauczysz. Ty, Pol, nie sprzedajesz wytrychów, prawda? No nie, wytrychów to ty nie masz. Dobra, chodźmy na razie stąd. Skąd ja mam wziąć wytrych? Tutaj jest naprawdę sporo kufrów. Tylko jak je pootwierać? No to już jest chyba zagadka. Mam mało strzał, mogłam sobie dokupić tym poszłam tego poległego żołnierza. Ale to najwyżej później. Tak jak myślałam, siedzisz tutaj. Cześć. Mikstura już jest gotowa? Tak, trzymaj. Super. Wszystko na swoim miejscu? Tak, sądzę, ale... Czego brakuje? Chwila. W ogóle czemu mój bohater ma wykrzywioną twarz? Co jest? Moja książka, Ciemne Krypty, zniknęła. Proszę, znajdź ją. Będę miał oczy szeroko otwarte. Książka Melanie. No ale skąd ja mam ci znaleźć książkę? No, gdzie ja ci ją znajdę? Kobieto, no. No dobra, to może zróbmy tak. Przespacerujmy się tutaj wzdłuż, tylko tak, żebym nie wpadła ani na dół, ani do tej wody, bo znowu będę się musiała Marvinem ogarniać. Może ten szaman ci zakosił, no. Wódz, szaman, jakiś tam debil tych goblinów. Trująca pokrzywa. No chodź tu. Może teraz tu leży? Nie, za żadne skarby tutaj nie leży. Dobra. Ona mi dała to lekarstwo wreszcie, czy mi nie dała? Dała mi, dobra. To chodźmy do Olafa. Bo ja nie wiem, gdzie ona ma tę książkę, także może poszukam jej później. Chodźmy do Olafa, oddajmy mu miksturę, kupmy sobie strzały i chodźmy w stronę tego poległego żołnierza.
bo on mnie bardzo interesuje. Masz tu swój napój. O, kolejny poziom. Akurat się nauczymy jednoręcznej, dziękuję. Już się lepiej? Tak, myślę. Dostanę twój głos, jak najbardziej. Ty mnie zręczności możesz nauczyć właśnie. Dobra, na pewno się nauczy jednoręcznej broni, tylko ciekawe, czy jest jakiś próg punktowy. To jest bardzo ważna sprawa. Także spróbujemy się nauczyć plus 5. Plus 5. I plus 5. Dobra, nauczyłam się właśnie plus 10. I nic się nie stało. Chyba przy 40 będzie próg. Albo może być też przy 44. A, jeszcze miałam strzały kupić. Pol, pokaż towary. W sumie mógłbyś mi dać wszystkie, ale no bez przesady. Tylko chciałabym wiedzieć, ile ja ich mam. No dobra. Kupmy sobie tak z 50. Świetnie. Jak tam się ma nasz dzienniczek z questami? Książka Melanie, Liza potrzebuje nowej receptury, zadanie Jacoba, przyjęcie w poczet najemników, dostęp do jaskini, zatopiony statek, amulet Siegfrieda. No dobra, czyli wszystko się sprowadza w sumie do tego, że muszę wykraść amulet. Może być w którejś ze skrzyń, tylko że skoro ja nie mam wytrycha, no to ja tego nie dowiem się, prawda? No dobra. Chodźmy w stronę tego paladyna, znaczy tego żołnierza. I zaraz się może czegoś nowego jeszcze dowiemy. Fajnie by było, gdybym mogła do niego strzelać z łuku. Się nie bagować. O, widzę, że z broni jest łatwiej go pokonać. Szczególnie teraz, pod warunkiem, że właśnie moja postać postanowi się cofać. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Co, mamo? Z kurczakiem i z ogórkiem kiszonym. No zrobię. Na razie odcinek nagrywam. Weź. Dobrze. Chyba nie. Okej, moi drodzy, już jestem. Dobra, z tym zombiakiem to ja nie chcę przesadzić. Dobra, zrobię sobie kolejny zapis. O matko. Dobra, cofniemy się troszkę. Bo wydaje mi się, że tam jest po prostu... Są takie miejsca na tej mapie, które są po prostu chyba zbugowane. Dobra, mamy cię. Schowaj już ten... Dobra, z poległego żołnierza nic nie było. Wyleczymy się może miksturą i te jaja ścierwojadów najlepiej leczą, no nie ukrywajmy. Gorzej, jeżeli są faktycznie questowe. Dobra, tutaj może być coś ciekawego, na pewno. O proszę, jeszcze jeden. Co was tutaj tyle? No, ale teraz to ja ci się już nie dam machnąć, kolego. No
dobra, jesteśmy w stanie sobie poradzić. Gorzej, że ja nie mam żadnej zbroi i to mnie najbardziej boli. No, bohaterze mój. Ale bijemy się z tym zombiakiem, a nie zacinamy. No, już to czułam właśnie. No, czuję chwilami, że się postać zacina. Mam wrażenie, że nie panuję nad postacią. No, chyba jeszcze jeden strzał. Dokładnie, jesteśmy w domu. Dobra. To przejdźmy się jeszcze raz tutaj, bo w sumie... Okej, ognisty korzeń. Czy tam będzie ich więcej? Dokładnie. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Strzelam, że mnie tutaj być po prostu nie powinno. O proszę, to już poległy paladyn. No już czuję, że mamy... mocniejszy orzech do zgryzienia. Dobra, nie zapędzajmy się tak daleko, bo tam pewnie jest ich więcej jeszcze. Nie zapominajmy, że nie mamy zbroi. Dobra, no. Pięknie. Trzy zombiaki. No strzelam, że jest ich więcej. Kurde, co to za miejsce? Dębowe ostrze. 300 sztuk złota. Ciemne grzyby. W sumie to opłacało się tutaj przyjść, no nie będę kłamać, no bo... Może jak zaraz mi na pysk jakiś demon wyskoczy. Ciemne krypty. To jest książka, której chciała Melanie, prawda? Okej, miecz pod siłę, jest lepszy, wymaga mniej siły. Ona chciała te ciemne krypty, prawda? Tak, dokładnie. To co, wchodzimy głębiej? Ach, tutaj już nic nie ma, no dobra. Okej, no w takim razie w porządku. Czyli bardzo dobrze, że tutaj po prostu przyszłam. Tak mnie coś podkusiło, żeby tutaj iść i nie żałuję, powiem szczerze. Czy ja mogę tę książkę sobie przeczytać? Tak w ogóle? Tej książki nie da się otworzyć. No dobra. Może otwierają za pomocą magii Melanie. I też dlatego nie możemy jej otworzyć. Jest po prostu zapieczętowana. Albo to część questa. Melanie, mam twoją książkę. Znalazłem twoją książkę. Gdzie ją znalazłeś? W pobliżu starej strażnicy. Jak to tam? Nieważne, daj tę książkę. Co dostanę za książkę? 25 sztuk złota i specjalną miksturę. Zgoda, masz tu książkę. Dziękuję, masz tu złoto i miksturę. Co dostaliśmy za miksturę? Miksturę siły. Na razie jej nie będziemy pili. No dobra, czyli tutaj mamy też sprawę opanowaną. No to została nam teraz w sumie sprawa z Arminem. Bez tego niczego dalej nie ruszymy. Tak naprawdę.
Ale jak ja mam Armina okraść? To jest dopiero zastanawiające moim zdaniem. Kurde, nie poszłam w złą stronę. Fajnie, że się dopiero teraz skapnęłam, no nie? No dobra. Pomyślmy, zawsze mogę skończyć dzisiaj wcześniej odcinek, bo w sumie nie chcę wam przedłużać, jeżeli nie wiem za bardzo co zrobić. Nie oszukujmy się. No a tak naprawdę to ja aktualnie nie wiem co zrobić, bo wytrycha nie mogę nigdzie kupić ani znaleźć, przynajmniej... No obeszłam całą tę wyspę, tak? Wytrycha nigdzie nie znalazłam. Kupić nigdzie nie mogę, jeszcze raz się zresztą możemy przejść. Jak tam nasze... Dobra, no kolejnego poziomu na razie i tak nie dostanę. Pol. Dobra, jeszcze raz przejrzymy twój asortyment. Lagi, łuk myśliwski, kusza myśliwska, łuk wierzbowy, krótki łuk. Skórzany pasek, pierścień zręczności, dżin, bełt, strzała. Instrukcje tutaj są. Grot bełtu, węgiel i grot strzały. No, ty wytrycha nie masz. To jest na pewno prawdą. Pogadajmy też z tymi randomami. Hej. Wszystko w porządku? Tak, a teraz zostaw mnie w spokoju. No dobra. Olf. Ty mnie możesz tylko nauczyć. Severin. Ty też mnie możesz tylko nauczyć. Wejdźmy jeszcze raz na górę. Może faktycznie wypadałoby teraz w zręczność zainwestować, no ale ja nawet nie mam co robić za bardzo. Najemnik? Jakie jest twoje zadanie? Mam obserwować horyzont. Rozumiem, zauważyłeś już coś interesującego? Nie, jeszcze nie. Mogę coś dla ciebie zrobić? Tak, chętnie. Stoję tutaj całymi długimi dniami, nie robię nic oprócz spoglądania na horyzont. To sprawia, że jestem głodny. Przynieś coś do jedzenia. Cwany chłopak, przybyłeś tutaj całkiem sam? Oszczędzaj oddech. To co chciałeś? Smażony kawałek mięsa powinien wystarczyć. W porządku, zobaczę, co da się zrobić. Dobra, czyli musimy usmierzyć mięsko. Zawsze możemy pogadać z tymi randomami. Oni może mają jakieś zadanie i nie wiem, zostanę wytrych od niego. On nawet nie wie, jak się trzyma mięso. Zauważam, że ta modyfikacja też tak działa chwilami, że nie ma tutaj dużo postaci, więc sobie możemy gawędzić z każdym i nie stracimy na to zbyt wiele czasu. Dobra. Usmaż całe mięso. No i świetnie, zaraz dostanie ode mnie kawałeczek. Potem się jeszcze przejdziemy do obozu, tam gdzie są mieszkańcy. Jeszcze przy okazji bym musiała poszukać tego statku, właśnie na tym statku coś znaleźć, na tej wysepce. Dobra, najemniku, mam dla ciebie mięsko. Masz tu mięso. Dziękuję. Koniec, no niestety wytrycha mi nie dał w zamian. Szkoda bardzo, no ale cóż. W mieście to raczej tym bardziej wytrychów nikt ich sprzedaje. Ale no dobra, no nie zaszkodzi sprawdzić. Okej. No to w takim razie przejdźmy się jeszcze raz tam do wioski. Porozmawiamy. I co? No i zobaczymy co dalej. A może ten rybak mi sprzeda coś? W sumie nie zaszkodzi się go zapytać, czy nie ma czegoś. Chodzimy tutaj do tego głównego gościa na polu i do tego rybaka. Może oni coś mają? No cóż. A najwyżej pod koniec odcinka, jak już nic tutaj nie znajdziemy, to... Przejdziemy się zanurkować, chociaż mogłabym to zrobić teraz. No jestem obok tego tak naprawdę. Czy ja mogę na tę łódkę wejść? Tam coś jest ciekawego na tej łódce? Ja chyba już sprawdzałam i tutaj nic nie było. Daniel? O proszę bardzo. Znasz jakiś dobry przepis? Tak, znasz potrawkę mięsną? Nie, co to jest? Potrawka mięsna, co ma być? Dostanę przepis? Nie inaczej, trzymaj.
Dobra, świetnie. Tutaj na łódce nic nie ma. Tam jest ten statek zatopiony. Na razie się nie idę zajmować tym statkiem. Chodźmy w takim razie do wioski. Pogadamy tam z tymi mieszkańcami. Zaniesiemy też przepis Lizie. No i co? I zobaczymy. Niewykluczone, że dzięki mnie teraz, bo to jest w sumie praktycznie ostatnie zadanie, nie licząc tego amuletu w sumie dla tamtego jednego gościa, bo on chciał tego amulet Siegfrieda, a Siegfried chciał ze statku jakieś tam błyskotki, żeby mi go oddać. No to w sumie to są dwa zadania, które się ze sobą łączą. No dobra, pogadajmy po prostu z każdym i zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Strażnik wioski. Co tam? Jeśli chcesz rozmawiać, to pogadaj sobie z Markiem. Ja jestem tu po to, żeby ktoś tam coś tam... Nie wiem, nie doczytałam. Co tam? Nie mam ochoty rozmawiać, jestem zmęczony. Zostaw mnie po prostu w spokoju, dobrze? Dobrze. No to co, lecimy po kolei. Mamy teraz najpierw przepis dla Lizy. Masz tu recepturę. No, pozwól spojrzeć. Interesujące, skąd to masz? Od najemnika Paula. Powiedział, że gotowanie jest jego życiem. Co? Na wściekłe psy najemnik lubi gotować. Najemnicy wydają się być w porządku. Marii, coś jeszcze chcesz ode mnie? Nie. Przejdźmy się po tych chatach. Oni tu coś mają jeszcze. Kradną to przypadkiem. Patelnia. Może ty masz gdzieś wytrych? Miąż kokosowy. No oni się na szczęście nie fochają za te chaty, a to jest chyba jedyna właśnie chata, w której ja nie byłam. Potrzebuję wytrycha. No świetnie. Skąd mam sobie go wziąć? Herman, daj mi wytrych. No ty to ja wiem, że nie masz, bo ja już sprawdzałam u ciebie 50 razy, czy masz. Uczeń, może ty masz wytrych? Ach, nie mogę z tobą rozmawiać nawet. Dobra, to już druga skrzynia, gdzie potrzebuję wytrycha. Jak wygląda sytuacja? Nie wiem, czemu miałoby cię to interesować? Strażnik wioski. Nie mogę z tobą gadać. David. Ty mnie na razie niczego nie nauczysz. Siegfried. Ty chcesz to ze statku, ale ja nie mam jak ci tego dać chwilowo. Trzeci kufer, gdzie już potrzebuję wytrycha, którego nie ma. Franz, cześć. Z tobą nic. Armin. Pokaż mi towar. Strzały, esencja, smażone mięso, surowe mięso, grog, ziele lecznicze, roślina, ryba, chleb, piwo, wytrych, pochodnia. Co? Ty masz wytrychy? Czemu ja o tym nic nie wiem? Dawaj mi wszystkie. No to już wiemy, gdzie są wytrychy. No to co, chyba plądrujemy wszystkie skrzynie. Lecimy. Czemu ja o tym nie wiedziałam nic? Prawo, nie. Lewo, lewo, lewo. Okej, trzy razy w lewo. Lewo, 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 prawo, okej. Lewo, 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 prawo, lewo. No jakiś tam lód, już się nie będę wczytywać. Zresztą nie wiem, gdzie mam zapis. No, zrobiłam akurat przed tym, ale dobra. Niech już będzie, że je złamię. Dobra, teraz powinniśmy sobie otworzyć drogę trochę bardziej. Prawo. Prawo, lewo, lewo. Okej. Okay. Prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. 200 sztuk złota. Ile mam tych wytrychów, bo ja teraz je łamię na potęgę. Potem się okaże, że nie mam wcale. Dobra, mam jeszcze 11. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo.
Stal i grot strzały. Dobra, mam 7. Już teraz będę oszczędzać te wytrychy. Obiecuję to sobie. Czy to by były naprawdę wszystkie skrzynie? Nie, jeszcze została ta skrzynia Armina. Tam powinien być jego amulecik. O, jabłka jeszcze tutaj były. Lewo. Ach, fuck, dobra. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Nie. Zapiszę sobie w sumie. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo. Czyli było jeszcze prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Pierścień mistrzów. Dobra, mam 4 wytrychy, już sobie na nich poradzę, już nie będę wczytywać. To jest chyba ten pierścień Armina, no na 1000%, no inaczej się tego pierścienia nie da zdobyć. Ej ty, ukradłeś mój pierścień! Niczego nie ukradłem. Okej, czyli on chce mi to... Dobra, czyli... Dobra, i tak zaoszczędzimy. Aha, dobra, czyli się zapisałam po tym. Dobra, to spróbujmy nie zagadać do Armina. Szerokim łukiem go ominę. I pójdę do Siegfrieda i mu go oddam. Co? Ja czegoś nie rozumiem. Kto chciał ten pierścień ode mnie? Zatopiony statek? Aha, czyli to jednak nie tak. Aha, bo to chciał to Jakub, dobra. Znaczy Jakob. Dobra, to już wszystko jasne, już wszystko rozumiem. Dobra, to wychodzimy stąd. Idziemy to oddać i będziemy mogli zostać już najemnikiem. Także ruszymy troszeczkę sobie już fabułę. Pewnie dostanę wtedy jakąś normalną zbroję wreszcie. Byłoby miło, nie będę mówić, że nie, bo naprawdę byłoby miło. Ciekawi mnie, jakim cudem dostaniemy się do tych kufrów na wysepkach. Podejrzewam, że dostaniemy się tak po prostu. Będzie jakaś tam w pewnym momencie misja fabularna. Jakob, mam tu rzeczy, o które prosiłeś. Bardzo dobrze. Dostanę teraz twój głos. Dokonałeś zadanie, więc nie musisz się martwić o mój głos. Myślę, że jestem gotowy. Tak, z powodzeniem wykonałeś wszystkie zadania. Jestem teraz z wami? Tak, witamy na pokładzie, chłopcze. Weź na początek ten pancerz i porządną broń. Skóry zanieś później do Paula. Masz dla mnie coś do roboty? Tak, w rzeczy samej. Mam coś do zrobienia. O co chodzi? Wkrótce przybędzie nasz znajomy handlarz, a wciąż brakuje nam kilku towarów. W porządku. Czego potrzebujesz? Potrzebuję jeszcze co najmniej 25 bryłek żelaza. Im więcej, tym lepiej. A skąd ja mam ci wziąć żelazo? Dokładnie. Zwykle dostawaliśmy je od pewnego handlarza, on już jakiś czas temu nie przepływa do portu. Z pewnością chodzi o Marka i jego cholerną paczkę. Handlarz nabywał żelazo od każdego, kto mieszkał niedaleko stąd na małej wysepce. No dobrze, w takim razie wyruszam w drogę. Gdzie leży ta wyspa? Na południe stąd. Jak dotrę na wyspę? Nie mam przecież żadnej łódki. Idź do rybaka, powinien dać ci łódź. Okej, chyba rozumiem. Idę najpierw do Paula w takim razie. Mam tutaj kilka skór dla ciebie. Wilcze skóry, dobrze. Dobra robota, przyjdź do mnie, będziesz miał następne. Ale przepraszam, też skórę cieniostwora, ty ode mnie jej nie chcesz? Okej, chyba nie. Olaf, coś powiesz, że jestem już z wami? Nie, macie to w dupie. Severin? Naprawdę macie to gdzieś. Dobra. Okej, część zadań nam się...
Przyjęcie w poczet strażników tylko nam się zlikwidowało. Jak tam nasz pancerz? 30-30. Lekka zbroja najemnika. No dobrze, fajnie. No to w takim razie, w kolejnym odcinku co my mamy zrobić? Pakt. Muszę zdobyć 25 bryłek żelaza dla Jakoba. Powinienem porozmawiać z rybakiem Danielem na temat łodzi i udać się na pobliską wyspę. No dobrze, w takim razie, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie załatwimy sobie zadanie Pakt. Do usłyszenia, cześć.